Nowoczesne czołgi już niedługo pojawią się na konsoli, a w sumie niedługo, czyli za dwa dni. 27 kwietnia będzie premiera. Po raz pierwszy zobaczymy nowoczesne maszyny na konsoli w grze World of Tanks. Cześć, witajcie! Ja nazywam się Hincul i dzisiaj chciałbym podsumować tak. W takim skrócie najważniejsze funkcje, najważniejsze wiadomości, które już mamy podane, które już są ogólno dostępne, i chciałbym ten materiał poświęcić na podsumowanie tego wszystkiego, co nas czeka. Jeszcze nie informowałem Was o nowych dodatkach, które się pojawią, jak i również o nowych trybach. Najpierw, zaczynając o nowych dodatkach, co my tutaj mamy? Ano, mamy zasłonę dymną i mamy fajną nazwę tego sprzętu eksploatacyjnego, czyli łatę na kadłub. O co o tym wszystkim chodzi, już Wam tłumaczę. Zasłona dymna, słuchajcie, pierwszy raz zobaczymy w grze World of Tanks. Zasłony dymne. Jak one działają? Tutaj, akurat na tym materiale, możecie sobie dokładnie zobaczyć, chociaż patrząc ogólnie na to, wszystko, co Wargaming tutaj dodawał, i tak bym powiedział, że raczej to wszystko skromnie wygląda. Zdecydowanie więcej mogli pokazać informacji, zdecydowanie więcej nawet mogli pozwolić mówić community kontrybutorom, nawet nie pozwolono nam używać materiału właśnie super testów. Moim zdaniem, trochę lipa. Bo chodzi tutaj o to, że ci gracze, którzy zdecydują się przesiąść się na nowoczesne czołgi, posiadali jak najwięcej informacji. Szkoda, naprawdę szkoda, myślałem, że Wargaming pozwoli na większe udostępnianie informacji, a tym bardziej, że mieliśmy dostęp do Wcześniejszej wersji, właśnie tego dodatku, bardzo naprawdę szkoda. Moim zdaniem, powinno być to o wiele bardziej zareklamowane. Można było udostępnić zdecydowanie więcej tego wszystkiego. A z miłą chęcią ja zdecydowanie więcej poświęciłbym czasu na to wszystko. A tak, no, tylko i wyłącznie mogłem się osobiście kierować właśnie tymi informacjami, które mieliśmy udostępnione przez Wargaming. Tak więc, no, trochę słabo. To jest oczywiście ich sprawa, nieważne. I tutaj mamy taki ala la filmik. Jak działa ta zasłona dymna? Również można było to zaprezentować się w bardziej naświetlonym miejscu i można było to również pokazać w zupełnie inny sposób. Jeżeli chodzi ogólnie o zasłonę dymną, jak ona działa? Słuchajcie, działa bardzo dobrze, dlatego że jeżeli wchodzimy gdzieś tam w wymianę z, innym, z innymi pojazdami, naprawdę ona działa bardzo dobrze. Dlatego że pojazd momentalnie nam znika z pola widzenia i nawet nie ma, chyba tam nie było autocelowania, nie można było pojazdu namierzyć. Kompletnie nic nie widać i teraz zastanawiające jest to jak staniemy na przykład dwoma, trzema pojazdami, wypuścimy tą zasłonę dymną i będzie dookoła pełno dymu. I tak naprawdę ani my nic nie widzimy, ani nasi wrogowie. Tak więc jeżeli chodzi o zasłonę dymną, ona naprawdę fajnie działa. Będziemy mieli dostępne dwie zasłony dymne, małą i większą. Ta większa generuje większą ilość dymu. Tak więc no oczywiście musimy za to zapłacić. Kolejna rzecz, czy łata na kadłub. Co to takiego? Jest to nic innego jak odnawianie naszych punktów wytrzymałości, ale szczerze powiem, nie działa to w jakiś rewelacyjny sposób. Bardzo po pierwsze, wolno to nam się odnawia, po drugie, później musimy czekać około chyba półtorej minuty, żebyśmy mogli użyć kolejnego zestawu, a jeżeli chodzi ogólnie o odnawianie naszych punktów wytrzymałości, wcale aż tak dużo nam to nie daje. Tak więc tutaj będziemy mieli naprawdę zagwostkę. Dlaczego? Ano dlatego, że zobaczcie, tylko możemy użyć trzech slotów na sprzęt eksploatacyjny. I jeżeli damy sobie na przykład zasłonę dymną, jeżeli damy sobie rację i do tego dodamy na przykład jeszcze tę łatę na kadłub, wtedy nie będziemy mogli używać ani apteczki, ani zestawów naprawczych. Tak więc tutaj musimy naprawdę sporo pogłówkować, co nam się bardziej opłaca. Zdecydowanie ja nie korzystałem z tego rozwiązania, po prostu się nie opłacało. Wolałem użyć standardowych zestawów nawet od czasu do czasu. Na niektórych pojazdach nie miałem właśnie tej zasłony dymnej, i naprawdę nie posiadając tych dwóch nowych rozwiązań, nie było większego problemu. Starałem się używać standardowego sprzętu eksploatacyjnego, czyli apteczka, zestaw duży naprawczy, jak i również racje żywnościowe. Tak więc, słuchajcie, decyzja oczywiście będzie należała do Was. Każdy może bez żadnego problemu sobie wypróbować. Pierwsza rzecz jest taka, że tą całą alałatę na kadłub nie będziemy mogli używać i nigdy. Nie zobaczymy w normalnej wersji WOTA, czyli w tej II wojnie światowej. Nie wiem, nie doczytałem w sumie, czy pojawi się zasłona dymna. Hmm, tak naprawdę nie miałaby ona jakiegoś tam większego wpływu, ale dla wolnych pojazdów, na przykład dla niszczarek, owszem, bardzo by się przydała. Tak więc nie wiem do końca, czy kiedykolwiek pojawi się również zasłona dymna. Tak więc jeżeli chodzi o te odnawianie naszych punktów wytrzymałości w II wojnie światowej, tego nigdy niby nam obiecali, że nie zobaczymy. Kolejna nowość, o której jeszcze nie powiedziałem, będziemy mieli w tym trybie. A la zimnej wojny, będziemy mieli również kooperacje. Co to takiego? Pamiętacie te historie wojenne? To mniej więcej będzie coś takiego. Będziemy mieli jakieś tam zadania do wykonania, również będziemy mogli wykonywać to w jakimś plutonie ze znajomymi. Tak więc no, chyba nie trzeba tutaj wiele tłumaczyć, co to jest ten tryb kooperacji. Tutaj bardziej to jest taka walka z botami i jeżeli ktoś będzie po prostu chciał sobie expić pojazdy w tym akurat nowym trybie, no to również będzie mógł to robić właśnie w tym trybie kooperacji. Tak więc, no słuchajcie, nic nowego to już mieliśmy wcześniej. I teraz, jeszcze podsumowując, co nas również czeka w tym nowym dodatku: na pewno dowódcy 3D. Każdy już widział, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Tych dowódców będziemy mieli obok czołgów przed bitwą. Również w później, po bitwie, w podsumowaniu, najlepsza trójka. Również zobaczymy naszego dowódcę obok naszego pojazdu. A jeżeli będziemy na pierwszym miejscu, on tam chyba jakoś wiwatuje. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Wyglądało. Kolejna rzecz, tutaj mamy nowe cztery mapy. Mapy wam oczywiście wszystkie już pokazywałem, nawet prezentowałem to, można powiedzieć, na żywo, pokazywałem wam jak te mapy będą wyglądały. Mapy będą o wiele większe od standardowych map wotowskich. Dodatkowo w tym trybie będziemy mieli również tak zwany system True Vision, czyli będziemy musieli używać naszych oczów do wypatrywania przeciwnika. Owszem, na dużych mapach zdecydowanie lepiej to się sprawdza niż. Na małych, dlatego że czasami, jeżeli mamy małą mapkę i nasza drużyna, czy na przykład drużyna przeciwna, odjeżdżając od bazy kilka metrów, momentalnie jest praktycznie widoczna i możemy już do nich strzelać, kompletnie nie sprawdza się na małych mapach, ale na dużych mapach, owszem, bardzo dobrze to działa bardziej jest to realistyczne i będziemy musieli naszych wrogów wypatrywać naszymi dwoma czujnikami, te, które otrzymaliśmy od natury czyli naszymi oczami. Nowe pojazdy. Pojazdów wszystkich będziemy mieli 18, na chwilę obecną będziemy mieli tylko dwie nacje, a w sumie takie sojusze: sojusze zachodni, czyli Amerykanie i reszta, sojusz wschodni, czyli nasi wschodni kamraci. No i tutaj również te dwie nacje będą podzielone na ery. O co chodzi z erami, również Wam tłumaczyłem, ale dla przypomnienia: pierwsza era koniec lat 40., połowa lat 50. Druga era, tutaj mamy eskalacja 1960-1970 i era ta ostatnia, lata 80.-90. O co chodzi z erami? W pierwszej erze będziemy mieli pojazdy te takie najstarsze, w drugiej erze będą już ciute nowoczesne, a w trzeciej erze już będą naprawdę te pojazdy zaawansowane typu Abramsy i na przykład typu T72BU itd., itd., tak dalej. Te pojazdy również będą posiadały specjalny matchmaking, tak więc pojazdy z pierwszej ery tylko będą mogły grać z pojazdami z pierwszej ery, pojazdy z ery drugiej i tak dalej, i tak dalej. Będą tylko właśnie mogły grać z pojazdami z ery drugiej. Tak więc słuchajcie, mniej więcej tak to wszystko będzie wyglądało, i również słuchajcie, nie mogło zabraknąć nowego sezonu. Tak, nowy sezon rozpoczniemy 27 kwietnia do 22 czerwca, w tym. and Sezonie również będziemy mogli wygrać sporo pojazdów, oczywiście czołgi premium, nowoczesne czołgi premium, bo również takie się pojawią, na przykład kamuflaże 3D i wiele, wiele innych nagród. Tak więc nowy sezon pojawi nam się od 27 kwietnia do 22 czerwca. Jesteście ciekawi, jakie nowe pojazdy się pojawią do zdobycia? Owszem, na pewno również będą to nowoczesne czołgi. Wszystkiego oczywiście dowiecie się już 27 kwietnia. Na moim kanale na pewno pojawi się sporo materiałów. Naprawdę bardzo żałuję, że Wargaming podszedł w ten sposób, że nam, community, kontrybutorom, czy na przykład tym kanałom na YouTube, które mają największą oglądalność, nie pozwolił, żebyśmy po prostu mogli Wam pokazać ciut więcej. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo, bardzo kiepska decyzja, dlatego że zdecydowanie więcej graczy mogłoby zobaczyć, co tak naprawdę ich czeka. Bardzo dużo będzie nowych kamuflaży, bardzo dużo również pojawi się kamuflaży 3D tak więc słuchajcie, tutaj oni na pewno na tym będą chcieli jak najwięcej zarobić, tak więc słuchajcie, tylko i wyłącznie zależy to od Was, czy będziecie chcieli wydać na ten dodatek, oczywiście jeżeli chodzi o ten dodatek, nie będzie on posiadał różnych statystyk tak jak mamy na przykład w tej wersji w którą obecnie gramy, tutaj statystyki, kolorki kompletnie nie będą odgrywały roli tylko i wyłącznie jak dla mnie, tak aby się wyszumieć i zobaczyć z czym to dokładnie się je, czy to się przyjmie. Jak dla mnie powiem Wam tak, na początku owszem, będzie spore zainteresowanie, ale i tak większość wróci do standardowego Wota. Zresztą sami zobaczycie. I jeszcze bym zapomniał o jednej, jakże bardzo istotnej sprawie. Ten dodatek. Będzie zupełnie wolny od artylerii. Wolny od artylerii. Sekcja komentarzy należy oczywiście do Was. Napiszcie jaką nację wybierzecie. Jakim chcielibyście pograć czołgiem. Co tak najbardziej Was interesuje. A ja muszę już kończyć mój materiał. Dlatego, że pogoda jest za oknem świetna. Naprawdę jest rewelacyjna jak na Irlandię. Moi sąsiedzi zaczynają kosić trawę. Dzieciaki wlęgły na zewnątrz. Tak więc praca w takich warunkach jest... Jest na pewno bardzo utrudniona. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, i kolejny materiał, już mam nadzieję, że pojawi się we wtorek, jeżeli chodzi właśnie o ten dodatek nowoczesnych pojazdów. Trzymajcie się, hej!